Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na gołębię i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy zdumienie wprawiły połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakub i Jan, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, dzisiejsze słowo, które Pan do nas kieruje, jest słowem pokrzepiającym, dającym nam wiarę i ufność, że Bóg zawsze jest z nami. W tej rzeczywistości obecności Pana Boga zawsze jesteśmy my pośrodku. Trzeba nam czasem właśnie spojrzeć na tą obecność Pana Boga właśnie w tej perspektywie głębszego poznawania Pana Boga. Jakim On jest? Że przychodzi do nas naszej codzienności, podczas naszych obowiązków, trudów dnia codziennego. I pragnie, abyśmy w tej rzeczywistości dnia mieli chwilę właśnie dla Pana Boga, abyśmy otworzyli swoje serce, bo Pan Bóg chce napełnić to serce czymś pięknym. Nie tylko tym, co bardzo często my, na co zwracam uwagę, że nam bardziej jest bliższe to, co zewnętrzne, bardziej to, co cielesne. Dlatego Bóg chce, abyśmy byli napełnieni tą łaską Bożą, abyśmy byli w tej łasce uświęcającej, która pozwoli nam zrozumieć te prawa Pana Boga, rzeczywistość Bożą, która ma przenikać naszą codzienność. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Mamy żyć darami, które pozwolą nieść pokój i radość drugiemu człowiekowi. Mamy dzielić się tą miłością, która buduje tą więź i relację z drugim człowiekiem. Ale przede wszystkim tą więź silną z Panem Bogiem. I jakże w tym wszystkim potrzebna nam jest ta silna wiara, że Bóg przychodzi, aby wszystko w naszej rzeczywistości przemieniać, prowadzić właśnie do tego, że jesteśmy prowadzeni ku wieczności. I jak widzimy, powołanie apostołów właśnie prowadziło do tego, że inni poprzez tą jakże przepiękną rzeczywistość tych apostołów, która prowadzi do zrozumienia prawdy, kim jest Chrystus,
także i nas przyciąga do tego, abyśmy odkrywali Pana Boga w swoim życiu, abyśmy umieli odkrywać te Boże prawa. To znaczy, abyśmy odkrywali Chrystusa, który przychodzi do nas i głosi nam żywe słowo. Słowo, które napełnia nasze serca w swojej obfitości. Tak jak te sieci, które zostały napełnione, tak samo i nasze serca mają być napełnione tą żywą obecnością Pana Boga, czyli tą łaską, która prowadzi ku uświęceniu. I kiedy chcemy osiągnąć w życiu tą taką duchową doskonałość, to trzeba nam właśnie wypłynąć na głębie naszej wiary, abyśmy zrozumieli, że Pan Bóg przychodzi do nas i chce nas napełnić tym duchowym darem, który, jak widzimy, jest darem nieprzeniknionym. I uczymy się także w tej szkole, aby iść za Chrystusem, aby odpowiadać na Jego słowo, na Jego zaproszenie. Tak jak uczynił to Piotr, kiedy na słowa Chrystusa wypłynął na głębie. I czy my właśnie, kochani, umiemy odpowiadać Panu Bogu tak jak Piotr? Czy umiemy zaufać Panu Bogu w naszym życiu? Czy tak naprawdę jestem człowiekiem wiary? Czy jestem w stanie zostawić wszystko i pójść za Chrystusem? Czy jestem w stanie zrobić wszystko to, co mnie niejednokrotnie wiąże, aby zobaczyć tą piękną perspektywę naszego życia chrześcijańskiego, wypłynąć na głębie. I widzimy dalej Szymona, Piotra, który widzi cuda na swoich oczach, że widzi, jak Chrystus obdarował ich tym darem właśnie połową ryb. Czy widzimy właśnie to, że Chrystus obdarowuje nas pełnią łaski, ale czy umiem także, tak jak Piotr, przyznać się właśnie do tego, że jestem słaby i zaufać Panu Bogu i oddać Mu swoje życie? Jako człowiek, który ma pełni wiary, aby iść właśnie tą drogą i nie lękać się. A Jezus mówi także i do nas w słowach, które skierował do Szymona. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowić. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. My też, bracie i siostro, mamy właśnie iść i nieść właśnie tą łaskę. Mamy to zadanie łowienia drugiego człowieka dla Pana Boga w naszym domu, w naszej rzeczywistości pracy, czy właśnie w tych relacjach, które przeżywamy na co dzień. Łowić drugiego człowieka dla Chrystusa. I dzisiaj właśnie chcemy w sposób szczególny także pamiętać, że potrzeba tych, którzy będą łowić dla Chrystusa ludzi, aby Pan Bóg powoływał właśnie kapłanów, aby powołał ludzi do właśnie tego stanu kapłańskiego, aby nie brakowało tych, którzy będą głosić Słowo Boże, którzy będą tym znakiem, żywym znakiem dla tego świata, który, jak wiemy, odrzuca Pana Boga. Abyśmy byli świadkami Bożej Ewangelii, że tu i teraz realizuje się ta Boża rzeczywistość. Nie bójmy się więc i idźmy właśnie do naszej codzienności, właśnie z tą silną wiarą, kiedy wypływamy właśnie na głębie tej rzeczywistości dnia codziennego, aby nieść właśnie tą wolę Bożą. Amen.